Siema, Satoru, to kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj nagrywamy kolejny odcinek z Farminka 18. Poprzedni odcinek wam się bardzo spodobał, więc subskrybujcie i lecimy dalej. Subscribe macie nacisnąć. Czerwony przycisk ma być szary. Okay. Dobra, koniec reklamacji, lecimy z konkretnie z odcinkiem. W poprzednim odcinku kultywowaliśmy, jeśli nikt nie widział, to naprawdę zapraszam, bo premierka będzie i jest na kanale. Znaczy była, kiedy ja to nagrywam. Znaczy będzie, kiedy ja to nagrywam, ale nagrywam to przed premierą. Coś 12 odcinka. Ok. Tam sobie zaprowadzimy. Jakby to był jeszcze taki, ten nasz silnik byłby jeszcze, tak by można było właśnie nawozić jeszcze nawóz, to by było fajnie. Czy wykręcę, czy nie wykręcę? I jedziemy jeszcze. Ok. Ja będę takie małe hałasy mini, to przepraszam. Dobra, idziemy po ten nawóz. I tak, żeby było na kolejny odcinek. W tym odcinku będziemy robić siano kosy, bo potrzebna jest trawa dla moich ukochanych owiec. I gdzie jest zetor? Tu jest zetor. W poprzednim odcinku też kupiliśmy przyczepę. Ok. I jedziemy pod te, pod osiarkę. Pewnie nigdy nie widział tego na żywo. Na oczy tej kosiarki. Ja też nie widziałem na własne oczy. Więc. No. To nie tak chciałem. No w tą stronę. No i jedziemy do. Poprzednie odcinki. Ja były. Kiedy ja to nagrywam, to nie chcę się zmienić tytułu, tylko tam zamiast koszenia słonecznika to była kultywacja, więc się przepraszam, że pomyłka, ale tak czasem bywa. Kultywacja tam była na tamtym odcinku, a koszenie było w poprzednim odcinku, nie wiem o co mi chodziło, ale nie wiem zresztą nawet nadal o co mi chodziło. I niedługo będzie kupno nowego pola, tylko bym musiał najpierw kasę nazbierać z misji i z zbiorów. Ale ciekawe, ile ma tam przy owcach te trawy. To sobie zaraz zobaczymy. O, już 9 owiec jest. Rekord! O, na luzie. Na luzie. Nie wiem, co mi teraz. A jakbym tak to zrobił? Statystyki. No dobra, niech sobie leci. Drugi ściągnik to wtedy to ładuje, więc fajnie. I ty, jak niedługo się dużo nazbiera tej wełny, to będzie pierwsza sprzedaż wełny. Więc dużo kasy będzie i chyba właśnie przez tą wełnę będziemy mieli pieniądze potrzebne na właśnie gówno nowego pola. No, gówno nowego pola. Po prostu tylko to potrzebuję i będziemy w domu. O kurde, ale to ładnie nie wyglądało, dobra. Okej, okay, skręcamy i jedziemy dalej. Następnych odcinków będzie chyba sierpnia. Zobaczymy zresztą, bo na razie nie mam planu, mam tyle roboty, więc chyba poza odcinkiem będą nawozy. Znaczy w ogóle zasieję w tym sezonie. Zobaczymy, jak sobie tak radzę, że zrobię to tak.
jest zasiane, co nie? I będę po prostu, jak wyrośnie tam jakieś kiełki będą, to od razu jadę z nawozami. Zobaczymy, jak sobie to poradzi. Może będą lepsze plony. Nie, bo tutaj jest tylko jedna faza nawozów. Jeśli tak, to jeśli nie, to się, jeśli się pomyliłem, to przepraszam. Jedna faza, no, pamiętam, kto była. Więc. Szał nie ma dupy, nie urywa. No niestety. Okej, idzie jest nasz. Nasza zgrabiarka. Szkoda właśnie, że ma to godzinę. Ciekawe, ile by za to było. Kurde, mi się łapka. Jak będą takie hałasy, to przepraszam. Okej. Wjeżdżamy w koszoną trawę i jedziemy. Ciekawe, ile litrów będzie. Bo chcę, jak będzie co najmniej 20 litrów za to, że to od razu pojadę nalać paliwo. Bo w Dojczu nalałem, w Maseju nalałem. O, mija. O, dobra. Zresztą się to samozbierającą poprawi. Okej, ja mam takie plany, tylko najpierw musiałbym kupić pole, a potem to pójdę w maszynę znowu. Bo planuję kupić beczkę. Beczkę do zatora. To chyba najmniejszą, bo jakbym teraz zawiózł trawę do biogazowni, to gnojówka by wzrosła, bo tam jest 12 ton gnojówki, jeśli pamiętam. Jeśli pamiętam, co to. Okay. Ale mi swędzi wszystko. Dobra. Zresztą. Statystyki. A gdzie jest ten tego filosof znikł? Piszcie w komentarzach, co stało się z tą gnojówką. Ja nie wiem, co się stało z nim. Znaczy z resztą. Powinno się chyba sprzedać. Jeśli coś, to powinno się sprzedać. Dobry niemnik. Ale że nic z niej nie było jeszcze. Teraz działa to samozbierającą gospodę obiłem. Jedna słaba pytanie. Gdzie ja ją podziałem? Chyba tu była. Si, była tu. Jedź. Dobra, będziemy zbierać. Mogę najpierw tego mijaka wziąć. Jak na razie nie wezmę go. Każdy mijak się liczy też. Okej. Kurde, dzień odcinka. Tu niedługo będziemy kończyć. Okej.
Kurde, szkoda, że te pokosy są tak szerokie. Gdyby nie było szerokie, to byłoby lepiej. Byłoby po prostu lepiej. No widzimy, co może jeszcze dzisiaj zrobimy. To dam owcom poza odcinkiem. Z 50% będzie. Więc super. Albo nowy stół. Jakby nawiózł, to byłoby też dobrze. Z 55 będzie, z 53. Ale wstawiam 55. Pięćdziesiąt siedem. Byłem blisko. Okej, okay, domijak. Dobra. Poza odcinkiem. Pszenica, tak mogę zrobić. Okej. Okay. Zrobię cięcie. I będziemy się wiedzieć, kiedy ja już to zawiozę. Cięcie. Dobra, odebrałem przyczepę. I znowu się widzimy, kiedy będę już na miejscu. Dobra, dojechałem do młyna. Ciekawe, ile kasy dostanę za to, bo dużo powinienem, bo dużo się przejechałem, dużo litr spaliłem. Aha. Ja mam dobrą cenę zaoferowaną, a mi gówno dawałem sobie. Okej, okay, dziękuję wam za oglądanie. 14 tysięcy i pół zostałem ze sobą doje, więc mało. Jak na takie gospodarstwo, jakie ja mam, to mało. Znaczy dużo, mało, nie wiem, ale dla was są. No albo dużo, dobra, dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeśli tak, zostawiajcie łapki w górę, subskrypcję na dole. I co? Mam nadzieję, że dobijemy do końca roku 50 subskrypcji. Jakbyśmy miał jakiegoś Anglika, to please click button red. Subscribe. Dobra. Ja się popisałem teraz angielskim, więc dziękuję wam za oglądanie. Do następnego i nara.